Dzień dobry wszystkim. Daj FIFA, powiedz hello. A długo nic nie nagrywałam, bardzo długo nie nagrywałam, a to dlatego, że mieliśmy troszeczkę różnych spraw na głowie. Yeah, mommy is filming. Przede wszystkim mamy pierwsze słowo, daddy. Było z zaskoczenia i było fajnie to usłyszeć. Szkoda, że sam zainteresowany niestety nie był przy tym, ale ewidentnie było powiedziane słowo daddy w kontekście szukania tatusia, bo tatusia nie było wieczorem i, że tak powiem, nasza rutyna codzienna wieczorna z dawaniem buziaka tatusiowi na dobranoc skończyła się na szukaniu tatusia i wiem, no daddy, a Flavia, daddy? Tak więc mamy słowo. Nie wiem, kiedy zostanie powtórzone, czy w ogóle zostanie powtórzone, ale mamy. Kolejna sprawa. Przez ostatni tydzień mieliśmy half term, czyli była przerwa, tak zwane ferie. I postanowiłam troszeczkę powalczyć z Flawią i przez ten tydzień przedstawić jej nowy sposób żywienia, a mianowicie dietę paleo. I powiem szczerze, zaczyna nam się udawać, tak, Flawuś? Flawia je od dawna bardzo wybiórczo, a w zeszłym roku, w sierpniu, przestała jeść bardzo dużo rzeczy. Tak więc mieliśmy problem na przykład z warzywami, mieliśmy problem z mięsem, mieliśmy problem z rybami, mieliśmy problem z dużą ilością rzeczy, naprawdę. A ponieważ, jak wiecie, Flawia jest beznabiałowa i bezglutenowa, to też ciężko znaleźć pewne zamienniki, żeby to smakowało, żeby było ok. No wiem, słońce świeci, fajnie, nie? Dlatego, no cóż, poszłam za ciosem i po prostu byłam bardzo stanowcza. Flawia żyła do tej pory troszeczkę tak na snackach, tak? Były zdrowe, ale mimo wszystko były ze sklepu, niewiele rzeczy ja robiłam, tak, bo mi się nie udawało po prostu i już się poddałam, albo Flawia nie jadła. A te kupowane, no to jakoś jej podchodziły i jadła. Natomiast teraz przestałam po prostu jej dawać jeść. Jeżeli zje śniadanie, świetnie. Jeżeli nie zje, musi poczekać przynajmniej 2 godzinki na kolejny jakiś taki snack zdrowy, czyli nieprzetworzony, czyli może to być na przykład suszony owoc albo owoc normalny. Mogą być to warzywa, jeżeli je zacznie jeść. Na razie niestety nie, przynajmniej surowych nie je. Je za to placki warzywne, więc jestem przeszczęśliwa. Kiedyś też je jadła, ale tak jak mówię, w sierpniu zeszłego roku przestała jeść bardzo dużo rzeczy, między innymi właśnie też i takie pieczone rzeczy, typu placki, słodkie ziemniaki i tak dalej. Moje dziecko jest bardzo uparte, więc na przykład jeżeli na lunch zrobiłam jej jajko na bekonie, jajecznicę taką na bekonie i zostawiłam na stole, moje dziecko zjadło ją dopiero po 3 godzinach. Zimną, ale zjadło. I to był pierwszy nasz sukces, ponieważ następnego dnia już zjadła ciepłą. Tak więc mamy taką zmianę, więc koncentrowałam się na tym, a przed tym tygodniem no, czytałam dużo o diecie paleo. Przygotowywałam się mentalnie również, bo postanowiłam, że ja też będę na tej diecie, żeby też sobie ułatwić życie, tak? No i jesteśmy, tak? I Flawia żyje, jak widzicie, świetnie się ma. Nie je tak dużo jak wcześniej. Jest ewidentnie głodna między posiłkami, dlatego chętniej zjada to, co zrobię.
to jeszcze nie jest to. Jest, tak jak mówię, jest uparta, jest to dopiero początek, ale jesteśmy na dobrej drodze. To na razie dzisiaj, to znaczy przynajmniej teraz, bo zaraz szkoły otwierają. Tak. Jest zimno strasznie, a później ma być 17 stopni. Jej, to jest UK. Miłego dnia życzę i może jeszcze coś nakręcę z domu. Na razie.